mimo panującego stereotypu, że faceci nie powinni wchodzić do kuchni i tam gotować, ja postaram się dzisiaj udowodnić, że nie do końca tak jest. Moi drodzy, oczywiście, kiedy jestem w domu swoim, tak, kuchnią zajmuje się moja partnerka, ale obecnie jestem na wakacjach, więc muszę sobie jakoś poradzić. A że jestem osobą, która uwielbia jeść zupy, taką zupę pokażę Wam, jak szybko sobie przygotować. Dzisiaj kalafiorowa. Lecimy od początku. Moi drodzy, od czego zaczynam? Oczywiście zaczynam od przygotowania sobie produktów. W zlewie przygotowany już garczek z wodą. Obok warzywka, które będą oskrobane i w odpowiednim czasie wrzucone do wody. Dzisiaj kalafiorowa, czyli kalafior, ziemniaki, marchewka, pietruszka. Wrzucamy, moi drodzy, garnek na palnik. Już się grzeje. Delikatnie solimy wodę. Plus do tego na tą chwilę jedna kostka bulionu warzywnego. U mnie akurat kogutek. Lecimy z marcheweczką szybciutko. Parę sekund i pierwsza zrobiona. Na drugi strzał leci pietruszka. Jak widzicie, dość sprawnie. Na trzeci rzut leci kalafior. Musimy go tu elegancko zrobić od liści. Hop, hop. Hop. I to nam zaraz wszystko fajnie wyjdzie. O. Hop. Jest elegancko. Po czwarte podejście, oczywiście ziemniak, moi drodzy, nie? Także tu też nie będzie to długo trwało, raczej króciutko. Tu mówię, jak jedną zupę gotujecie, to te wprawy do obierania moment nabierzecie. Także u mnie dość szybko to wszystko fajnie idzie. Te łupiny też nie są grube, tylko takie jak mają być. Tak, tak, wiem. Do wojska bym się nadał. Do obierania ziemniaków. W moim wieku to już do niczego innego pewnie bym się już nie przydał. Moi drodzy, kolejny etap, wiadomo, krojenie warzyw, czy w talarki, czy w kosteczkę, to już wszystko zależy od osoby gotującej. Mało tego, nie powiedziałem jeszcze jednego, ja oczywiście swoją zupę gotuję na kurczaczku. Zaraz go otworzę, zaraz go wypukam. Teraz przechodzimy do szybkiego krojenia warzyw. Zasadę, według której gotuję zupę, jest taka, że na pokrojenie zarówno marchewki, jak i pietruszki mam taki czas, aby zdążyć przed tym, aż się zagotuje woda w garczku. Czyli w momencie, kiedy ona zaczyna wrzeć, ja wrzucam pierwsze warzywa, zarówno marchewkę, jak i pietruszkę, a później dorzucam kurczaka, później dorzucam kalafiora, a na samym końcu ziemniaka. Dlaczego nie rzucam wszystkiego w jednym czasie? Ano, moi drodzy, dlatego, że nie każde warzywo ma taki sam czas, że tak powiem, ugotowania, tak? Czyli jedne warzywa gotują się krócej, drugie dłużej. No, robiąc nie jeden raz i nie dwa zupę, doszedłem do jakiejś tam wprawy i mam już jakieś tam doświadczenie. Ziemniak gotuje się najkrócej. W momencie, kiedy bym go wrzucił razem z marchewką i czekał, aż mi się ta marchewka dogotuje, no to pewnie ziemniak by się rozgotował i rozpłynął w zupie i nie byłoby po nim śladu. Także lecimy z krojeniem. Na pierwszy rzut, jak powiedziałem, marchewka, później marchewka,
pokrojona, zaczynamy pietruszkę. Ja od razu tutaj dorzucę swoje 5 zł. Moi drodzy, nie oczekujcie tutaj ode mnie, że ja tutaj jestem, nie wiem, jakimś geslerowym czy geslerową, bo oczywiście nie jestem. Jestem zwykłym, normalnym chłopakiem, który po prostu, jeżeli chce zjeść zupę, dobrą, smaczną zupę, to sobie ją sam potrafi ugotować. A zupki, które możemy kupić w słoikach, w sklepie, no tutaj po prostu się nie będę do tego odnosił. Wolę swoją. Zresztą, kto by do mnie nie przyjechał i kogo bym nie poczęstował swoją zupą, zawsze jest to takie śmieszne zdanie. Ty, gruby, dobre to. Moi drodzy, zwróćcie uwagę. Zupa już pomalutku zaczyna wrzeć. I tak jak mówiłem, my naprawdę mamy niewiele czasu, aby z tym wszystkim się wyrobić. U mnie, jak widzicie, pietruszka i marchewka już jest wsadzona do wody i się moczy. Kurczaczek zamoczony. Kanafiorek pokrojony, z ziemniaczkiem czekamy, bo powiedziałem wam, że na samym końcu wjeżdża ziemniak, także mam jeszcze na to troszeczkę czasu. Także moi drodzy, teraz szybkie odcedzenie warzywek, bo to jest właśnie ten okres, kiedy ja powinienem wrzucać zarówno pietruszkę, jak i marchewkę, bo te warzywa potrzebują najwięcej czasu, żeby się ugotować. Moi drodzy, zupa wrze, prawda? Wsypujemy warzywa, które żeśmy wcześniej pokroili. Tak. Moi drodzy, ja muszę tutaj wam coś powiedzieć, że to wszystko, co ja tutaj zrobiłem, to tak naprawdę trwało 6, 7, może góra 8 minut. Także naprawdę tu trzeba się spieszyć. Zaraz wjeżdża kurczak, za jakieś 7-8 minut, później kalafior i na samym koniec ziemniak. Ale wszystko pokażemy. Moi drodzy, kolejny etap. No widzicie, jak te pięknie warzywka tu nam się gotują. Kurczaczek. Wypłukany, moi drodzy, nie raz, nie dwa, także dość ważne, żeby płukać tego kurczaczka. I teraz kolejne 5 minutek będziemy czekać, aż ten kurczaczek się zagotuje i w tym samym momencie dorzucam jeszcze jedną kostkę bulionu warzywnego. Kolejny etap, tak jak mówiłem wcześniej, kalafiorek odcedzony. Mi prysnęło. Przyznawam się, że troszeczkę odlałem tutaj wody z garczka, bo jednak troszeczkę mnie poniosło i było troszeczkę za dużo. Kolejny etap, moi drodzy, ziemniaki. No i na samym końcu ja jeszcze zupkę podbijam śmietaną. Też wam pokażę jak. Ostatni etap gotowania tej zupy u mnie to jest dorzucenie oczywiście ziemniaków, które wielokrotnie były wypłukane i zachęcam każdego do tego, aby sobie ziemniaki. W tym momencie, moi drodzy, wiadomo, gdzieś tam delikatnie to przemieszam. Zawsze sobie zmniejszam tutaj palnik o 1. Czyli jak na maksymalnym gotowałem zupę na 6, no to zmieniam sobie na 5, żeby generalnie fajnie mi ta zupa dochodziła. Dalej dorzucam jeszcze jedną kostkę, ale to zrobię za chwileczkę, tego bulionu warzywnego. I wiedzcie jeszcze jedno, moi drodzy, ja gotując zupę na kurczaku, gotuję na kurczaku z wolnego wybiegu, bo jest dużo lepszy. Normalny kurczak, który kupujecie, to on się momentalnie, że tak powiem, gotuje, tak, jest gotowy, ale jednak smak i jakość mięsa ptaka z wolnego wybiegu jest dużo lepsza, chociaż prawdziwe mięso z wolnego wybiegu, a to co nam proponują w sklepach, to jest w ogóle inna bajka. Jak jestem w Polsce, to tam faktycznie jem mięso z wolnego wybiegu, bo zawsze się ubije jakiegoś kogutka czy kurkę, która już jest taka 2-3-letnia. Ostatni etap będzie śmietana, no i zupa gotowa do jedzenia. Praktycznie ostatni etap to śmietana. No i tutaj mam w talerzu ciepłą jakby zupę, czyli samą wodę z tej zupy. I teraz śmietana idzie tu. Będziemy mieszać łyżką do momentu, aż to fajnie będzie wyglądać i zalewamy zupę. Dlaczego nie wrzucam od razu do garczka? Bo się ścina śmietana i nie jesteśmy w stanie tego tak fajnie sobie tutaj rozbić, jak w talerzu. Także zaraz wam pokażę, o co chodzi.
No i moi drodzy, to jest właśnie to, o czym wam mówiłem. Czyli generalnie, jeżeli mieszamy łyżką i nie ma żadnych dłubek, to znaczy, to już jest gotowe do wlania do zupy, do zaprawienia jej, że tak powiem, w ten ostateczny stan. Moi drodzy, jeszcze jest sprawa tego typu. Jeżeli chcecie, to oczywiście takie zupy możecie sobie wrzucać. Liścia laurowego, pieprz, jakąś tam, nie wiem, natkę z pietruszki czy koperek. To jest wszystko zależne od tego, kto gotuje. A ja tutaj pokazuję taką prostą zupę. Prostą zupę, którą będę jadł przez 3 dni. I ona przez 3 dni będzie bardzo smaczna. Także lecimy z tym. Wlewamy pomalutku. O, zaprawiamy. I już nasza zupka ma zupełnie inny kolor i konsystencję. Moi drodzy, jak źle rozbijecie śmietanę, to tutaj będą wam takie pływały białe te kropeczki. I to naprawdę, to ogólnie sobolka w zupie wygląda, nie? Bo przecież to się normalnie zje, czyli nie ścięłaś, czy po prostu wam się zetnie śmietana. U mnie była fajnie rozbita, jak widać. I teraz takie jeszcze maksymalnie na palniku 10 minut, niech ona się teraz zagotuje, 2-3 minutki i gotowa. Gotowa do tego, aby ją podać na talerz. Pół godziny mniej więcej dochodziła mi zupa na kuchence, w trakcie czego ja zdążyłem odkurzyć mieszkanie, posprzątać mieszkanie, wziąć prysznic, pomyć podłogi zarówno w łazience, jak i w kuchni. Po czym zupa jest na talerzu. Pyszna. Zresztą mówię, po takim czasie doświadczeń to już też wiem, jaką zupę sobie ugotować. Oczywiście, jak wspomniałem wcześniej, można było ją jeszcze doprawić, ale dla mnie to w zupełności wystarcza. Stara szkoła, moi drodzy, wychowany zostałem na zupie i uwielbiam te zupy jeść. Ogólnie u mnie jest tak, że jeżeli w ciągu dnia nie zjem zupy, to w ogóle tak się dziwnie czuję, jakbym w ogóle nic nie jadł. Nie? Czuję, że przez cały dzień czegoś mi brakuje. A jak zjem tą zupinę, bidną, bo bidną, chociaż u mnie wkładka jest, to od razu człowiek lepiej się czuje. Bez względu na to, co powiedzą ci wszyscy od tych diet, że to niezdrowe, to tamto. Moi drodzy, ja wam odpowiem króciutko. A co w dzisiejszych czasach jest zdrowe? Okej, te wasze zbilansowane diety, srety. Okej, nie będę się kłócił, ale ja się czuję dobrze. Problem jest w tym, że jak nie zjem tej zupy, to się źle czuję. A jak ją zjem, to się czuję dobrze. Więc robię tak, żeby mnie było dobrze, a nie wszystkim wokoło. Bo to chyba jest najważniejsze. Jeżeli dla mnie jest dobre, ja was nie przekonuję do tego, żebyście jedli takie zupy. Ale może warto czasami wrócić do tych starych potraw, które serwowały nam zarówno nasze mamy, jak i babcie. Ja po dzień dzisiejszy pamiętam smak białego barszczu, który serwowała moja babcia, zarówno jedna, jak i druga. Moi drodzy, ten smak jest nie do odzyskania. Ile ja bym dał, żeby zjeść takiej postnej zupy, jaką robiła moja babcia, zarówno jedna, jak i druga. Pozdrawiam was. Oczywiście, moi drodzy, albo moje drogie, w żaden sposób nie próbuję powiedzieć, że mężczyzna jest lepszym gościem w kuchni. Absolutnie nie. Wy jesteście królowymi kuchni i to nie podlega żadnej wątpliwości i żadnej dyskusji. Ale przez to, że pokazuje, że może facet coś tam sobie upichcić, uważam, że nie jesteśmy tacy bezużyteczni. Pozdrawiam i smacznego. Siła i honor.